Kurde, im dłużej mam ten produkt na ustach, tym bardziej on mi się podoba. O dzieże, ten odcień jest piękny. To jest hit. Witam was serdecznie ponownie na naszym kanale i w dzisiejszym odcinku nie ukrywam, jestem bardzo, bardzo, bardzo podekscytowana, ponieważ sprawdzimy najnowsze polskie. Nowości. I między innymi oprócz tego, że na oczach sprawdzimy sobie najnowszą wiosenną paletę z Maxmo, to przy okazji mam kupę nowości z Hean. Paletki e, do konturowania twarzy. Bardzo, bardzo dużo produktów do ust oraz puder pod oczy. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to u mnie będzie pracować i czy się sprawdzi, czy raczej niekoniecznie, to zapraszamy do oglądania dalej. No i dzisiaj Wam takiego voluma że hej wzięłam włosy jeszcze z suchym szamponem, potraktowałam tym z Batist i one no naprawdę poszły do góry, ale nie narzekam. I teraz jak widać na załączonym obrazku, może najpierw się przysunę. Jak widać mam już większość kremowych produktów na twarzy, mam podkład, mam kremowe konturowanie oraz brwi i teraz szybko sobie nałożę korektor pod oczy. To jest Rimmel Multitasker. W międzyczasie jak będę rozprowadzać ten korektor, to się dowiedzmy, to ma nam nowy puder z Hean pod oczym do zaoferowania. To jest. Fresh Rosy Eye Powder, ultra lekki, odświeżający puder pod oczy w kolorze pudrowego różu, przedłuża trwałość, dając promienne wykończenie. Innowacyjna formuła, perfekcyjnie tuszuje niedoskonałości, cienie pod oczami oraz oznaki zmęczenia. Kosztuje on 25 zł. No, ma neutralizować oznaki zmęczenia i cienie pod oczami. Jeżeli mnie oglądacie, to doskonale wiecie, że ja uwielbiam, kocham pudry Han e, pod oczy miłością bezgraniczną. Więc e, bardzo bardzo jestem ciekawa jak ten różowy będzie się prezentował, bo uwielbiam ten e, rozświetlający, a zdecydowanie najczęściej używam tego mat matowego, bez drobinek, e, Han Satin Secret. No i okej, okay, folikę zdjął. Oh, Ua! On jest naprawdę, może tutaj tak w kamerze aż tego nie widać, ale on jest naprawdę różowy. No i dobra, chwila prawdy. Dziwnie, dziw, nie, nie jest źle, ale dziwnie pachnie. Z pewnością tu później nie będzie już wyczuwalne. No trochę widać ten róż. Nie wiem, czy to jest złe, czy dobre jakieś mam takie mieszane odczucia. Ale z daleka prezentuje się spoko. Dobra, teraz szybko na chwilę ucieknę, mm, przypudruję się, zrobię baking nosa i następne produkty do przetestowania to paletki z brązerami, różami oraz rozświetlaczami z HAN. Okej, okay, całą twarz przypudrowałam pudrem z Evelyn Varietem. I powiem Wam, że na razie mam takie. Mieszane y, odczucia co do tego różowego pudru. On wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jedyne co to. Y Trochę widzę ten róż. Wiecie doskonale, jakie ja reaguje na róż na twarzy, tak? I trochę to widzę, ale zobaczymy, jak to będzie się prezentować finalnie w całym makijażu. Może będzie prezentować się naprawdę spoko. No i teraz może zanim przejdziemy do tych paletek do konturowania, to mam z Han takie błyszczyki. Powiększające usta. To są błyszczyki chłodzące. Jeden, chyba dwa są chłodzące, a jeden jest rozgrzewający, bo tutaj widzę, że dwa te jaste są mentolowe, a ten um, najciemniejszy jest hot pepper, więc będzie bardziej rozgrzewający. I to są błyszczyki, które optycznie powiększają usta. Naturalny błyszczący efekt, przyjemne, komfortowe, odświeżające. Um, Chłodzące uczucie na ustach, oczywiście w tych wersjach mentolowych, i każdy z nich kosztuje po 23 zł. Yy, I powiem Wam, że tak, jak trzymam te buteleczki e, tych chłodzących, to one teoretycznie w opakowaniu widać, że trochę różnią się kolorem, ale jak robiłam słocze, to totalnie między nimi jakiejś spektakularnej różnicy mm, nie widać, więc moim zdaniem niezależnie, który odcień możecie łapać. I już czuję faktycznie, że mm, trochę mnie tutaj piecze. I najlepsze jest to, że mam trochę usta spiesznięte, a tak w ogóle, by the way, e, minęło ponad półtora. Tak, minęło półtora roku, ponad półtora roku. W przyszłym tygodniu idę pompować usta, tą górną wargę idę dopompować, więc w przyszłym tygodniu e, może uda mi się nagrać filmy tak, żeby e, nie było widać tego spuchnięcia, ale jeżeli mi się nie uda, to z pewnością zobaczycie w przyszłym tygodniu Glolodiada, dopóki mi to nie zejdzie. No i teraz tak, przechodzimy do tych paletek do konturowania z Han. Sztuka kosztuje 33 zł yy, i są dostępne dwie wersje kolorystyczne. Ta z bardziej różowym Różem to jest Day Glow, a ta z brzoskwiniowym jest Sun Glow. I widzę tutaj różnicę taką, że tutaj ten róż do policzków jest matowy, a tutaj jest mm, taki delikatnie rozświetlający. No i postaramy się zrobić tak, aby jedną paletkę zrobić na jednej połowie twarzy, drugą na drugiej. I może zacznę od tej Day Glow, czyli z różowym różem. Jedziemy z brązerem. Kolor ładny. Bardzo ładny. Tak, ten kolor mi się podoba. Biorę drugi e, pędzel i tą drugą, drugą brzoskwiniową paletkę Sun Glow. No i jak widać, ten bronzer jest trochę cieplejszy i w sumie spoko, bo to jest wersja e, Sun Glow. Ale również jest bardzo, bardzo ładny ten odcienie, ale osobiście bardziej podoba mi się ten. A teraz na odwrót. Tutaj na skronie wezmę ten sun. A tutaj wezmę ten day. No i tu się zarysowałam mniejsza, ale widać, że ten sun jest faktycznie trochę... Trochę cieplejszy, więc teraz wezmę pędzlem po prostu już bez brązera. Postaram się to rozprowadzić, zmieszać. Tutaj sobie dołożę trochę tego cieplejszego. No i też wszystko tu się ładnie rozprowadza. Jedziemy dalej. E Paletka DAY i ten róż. Oczywiście ten brązer to ja sobie później rozprowadzę. No, nawet, nawet ładny odcień. Podoba mi się. A na drugą stronę nałożymy ten brzoskwiniowy. Hmm. Hmm. Oba są ładne, ale chyba bardziej. Chyba bardziej ten mi się podoba o dziwo. Trochę sobie tutaj, tam gdzie nie było przypudrowane, dorzucę na nos. Puder zawsze trochę ochroni. Zaraz to sobie zgarnę. No i teraz rozświetlacze, paletka dzienna. Te rozświetlacze są w takich kolorach, że mi się wydaje, że one będą bardziej robiły za róż do policzków. No, bo widać, widzicie. Robi się odcinka tutaj, więc to będzie zaraz do rozprowadzenia. A teraz ten rozświetlacz z paletki słonecznej: no, też go widać, też go widać, i trzeba to rozprowadzić. Z pewnością to nie będą rozświetlacze, które będę mogła wpakować pod dług brwiowy czy na nos, bo będą po prostu dla mnie zaciemne. Jeżeli by się było opalonym, no to spoko, to tak, to można w ten sposób e, kombinować. Teraz sobie na takim dużym pędzlu zmieszam oba te rozświetlacze. Postaram się je właśnie jakoś tak wpracować, ale jak widać, o zobaczcie, e, no jak się je nakłada? To nie są róże, to są rozświetlacze. One zdecydowanie będą dobrze się prezentować na opalonych karnacjach, na jasnych, średnio. Resztę miejsc, gdzie będę potrzebować wykończenia rozświetlaczem, to użyję paletki do konturowania rozświetlającej z Maxmo i zaraz do Was wracam. Five minutes later. No dobra, na razie na twarzy to co było do zrobienia, to zrobiliśmy i teraz przechodzimy do. Palety do oczu. Będzie to paleta do oczu Wiosenne Kwiatki, i właśnie to jest paleta, która jest inspirowana kwiatkami. Po prostu. I ona kosztuje 136 zł na stronie Maxbo. Jest trochę droższa w porównaniu do poprzednich palet: bo na przykład Frozen Roses kosztowała 130 zł, no ale przypuszczam, że inflacja zrobiła swoje. I tutaj w w Lagiu do poprzednich palet mamy o jeden cień foliowy mniej, a mamy więcej matów. Mi to osobiście nie przeszkadza. Ja zdecydowanie używam w największej ilości matów, a później tam czasami dołożę jakieś złotko. I przypuszczam, że dzisiaj tu sobie zrobimy dwa oka różne. Jedno będzie bardziej... Jedno będzie bardziej... Jedno będzie bardziej bordowo-czerwone, malinowe, a drugie będzie bardziej fioletowe. I jestem już na przybliżeniu i przed chwilą nałożyłam sobie, wcześniej nałożyłam błyszczyk mentolowy, cold, a przed chwilą nałożyłam sobie ten hot pepper. I jeżeli lubicie, jak naprawdę tak mocno piecze, to ten hot pepper, no naprawdę czuję, że aż mnie parzy dosłownie w usta. No i dobra, przechodzimy do oczu i przypominam o tym, że jak to zwykle ma miejsce. Ja tutaj nie będę kładła żadnej bazy, niczego lepkiego. Testuję te cienie tak samo jak każde inne na moim kanale. Może zaczniemy z grubej rury? Weźmy się za te maliny, czerwienie i borda. Zabezpieczyłam się, bo znając życie, ja tutaj zaraz zrobię bałagan i biorę się za tulipana. o, tu już sobie wjechałam pod brew Teraz będziemy to czyścić okej, okay, ten pierwszy cień jest naprawdę mocny, myślałam, że trochę tutaj to będzie delikatniejsze, biorę ten najjaśniejszy beż, w sumie tak, w tej palecie jedyny beż tutaj nim sobie wjadę wątpię, abym tutaj brew już uratowała, ale dobra, najwyżej to będziemy później jakoś tam Coś zrobimy, coś zrobimy najwyżej brew pokolorujemy. Na ten sam pędzel wezmę ten Red Rose. O, Jesus! ten odcień jest piękny. Ale mi się to podoba. To jest taki neonowy, czerwony z nutą różu. O, oh, Jesus, wow. Na innym pędzlu wrócę do tego tulipana. I trochę to tutaj przygaszę. O, tu porośramy. Dobra, na razie tak. Wow. Dobra. Czas na bordo. I to jest pędzel płaski. Nie odszepuję go. M. Mm. Mm -hmm. Dobra, i teraz porościerajmy to, zobaczmy, czy tu się coś rozdzieli, czy nie. No, wszystko ładki się tu łączy. Um, Okej, okay. cherry Blossom. O! Oh, on ma taką nutę fioletu. W palecie on wygląda na typowo Typowo różowy, a tu taki nagły zwrot akcji. Oczywiście ja to nakładam na sucho i suchymi pędzlami. W palecie dostajemy oczywiście ulotkę, że zalecane jest, aby to przyklejać. Ale wiecie, że ja się w takie rzeczy nie bawię. Dobra, idziemy dalej z tym bordem, bo chcę zobaczyć, jak ono się prezentuje. Samodzielnie, no i widać tak na dolnej powietrze, nieotrzepany pędzel, no robi się bałagan, ale coś za coś. Albo się zabezpieczać, albo po prostu mm, robić najpierw makijaż oczu, a później mm, twarzy. I może tutaj wewnętrznym kąciku na dole wezmę magnolię. No, i oczywiście na dolnej powiece mam przypudrowany korektor, tak? To jest totalnie sucha powierzchnia. Hmm. Hmm. No, na razie najbardziej mi się ta dalia podoba z tych wszystkich odcinków. Chociaż może ten Red Rose też mi się podoba. Trochę to sobie jeszcze. Tutaj powyciągam do góry, rozblenduję, zrobię porządek i przechodzimy do drugiego oka. No, zobaczymy jak wyjdzie to drugie oko, bo to pierwsze, oczywiście rozblendowałam tym najjaśniejszym cieniem, no robi, robi yy, wrażenie. I teraz może, och, u, trudny wybór. Zacznijmy od Peony. Okej, okay, ona jest bardzo, bardzo jaśniutka, taki lajlak. To może być właśnie taki cień rozcierający nawet fioletowy makijaż. Okej, okay, dobra, to tym na razie na tyle. Nie wiem co to jest, L'Oréal. Ja, nie wiem, ja się w ogóle na kwiatkach nie znam totalnie. No i oczywiście w tej palecie, jak w każdej palecie Maxmo -E mamy yy, lusterko. I tym cieniem on jest taki. Myślałam, że on będzie ciemniejszy z kolei, więc można go trochę do góry wyciągnąć. I oczywiście, jak nie wiecie, to, 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 to informuję, jak ja pracuję. Najpierw zrobię świetki, a później będę rozcierać. Wezmę teraz hyacinth to jest taki fiolet z niebieskim. I w sumie, uu, w kamerze to połączenie pięknie się prezentuje. Wezmę bardziej płaski pędzel. No, i jak jest płaski, no to wiadomo się usypie, tak. Tak go wpakuję. I teraz mieszankę tych dwóch ostatnich. No, tutaj również wszystko bardzo ładnie się ze sobą łączy. Nie ma żadnych problemów. No i skoro mam świetkisko, to zróbmy od razu dół. I oczywiście ten hyacinth. I biorę pędzel po pudrze, którym nakładałam puder pod oczami. I po prostu o, osypkę zgarniam i zaraz to będziemy blendować. Ale najpierw nałożyłabym jeszcze tą pełnię. Bardzo, bardzo ładny pastelowy cień. Bardzo mi się podoba ten kolor. I może ten Daphne szrub. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam. On jest taki pomiędzy. I w sumie to jest taki najbardziej neutralny cień w tej palecie. Chciałabym jeszcze trochę tym hyacyntem głębie dobudować, bo no, to oko zdecydowanie y, zabiera całą atencję. No, i oczywiście weźmiemy iryska. I pędzlem na sucho. Sypło mi się. W sumie ja też tak tą powiekę bardziej gładzczę niż nakładam ten cień. I teraz weźmiemy sobie ten jasny cień i czyścimy. I przypuszczam, że zaraz będę to łączyć to z tą peonią. I takim większym pędzlem do blendowania biorę ten jasny i rozcieram od spodu. No i teraz jeszcze delikatne poprawki. Mam ochotę zmieszać trochę tej dali z tym fioletem. Postaram się już tu nie zrobić świetlika. I tak trochę tutaj to przyciemnić. Zrobię świetkik, czy nie? I czy nie zrobię z tego dziury? Rozblenduję się. Mm, to nie był dobry wybór. Ale dobra, to już trzeba będzie rozpracować. Chciałabym właśnie to jeszcze, to oko trochę tak wyciągnąć, bo to jest tak wyciągnięte. Czysty jest to pędzel? Bo tak zobaczcie, bo jak nałożyłam na jak się patrzę na wprost i nałożyłam tu dalię, to myślałam, że tu mam y, dziurę, ale widać, że to dziura nie jest. Tutaj jest wszystko ładnie. A i tak jest pięknie, bo doskonale wiecie, że jak wiecie, nie wiecie, fiolety to są bardzo, bardzo ciężkie cienie, aby zrobić y, Cienie, które naprawdę będą się trzymały i nie będą się rozwarstwiały, będą ładnie się blendowały. Dobra, robię porządek, przyklejam sztuczne rzęsy i przechodzimy do ust. No i zostały nam do ogarnięcia usta. Tam, gdzie będziecie widzieli, że. Coś odstaje i tak samo mam tutaj przy oku. To niestety mam tak suchą cerę obecnie. Tutaj żaden produkt z dzisiaj testowanych nie zrobił mi takiej krzywdy. Przykleiłam rzęsy, no i no, to oko to. To jest po prostu hit, mistrzostwo. I teraz przechodzimy do dwóch kolejnych produktów z Han do ust. Mamy tak, pomadki do ust, seria sei Nude z lusterkiem, 30 zł sztuka. I oczywiście w tym momencie ją dla Was słocze, bo mam chyba wszystkie dostępne odcienie. I to są lekkie, wyraziste, optycznie powiększone i pełniejsze usta o soczystym kolorze i naturalnym blasku. Lekka formuła, delikatny, subtelny zapach, kremowa, piękne, pełniejsze, wyraziste usta. Z semi-matowym wykończeniem, i te pomadki mają tutaj takie mini lusterka i są wyciskane i to jest po prostu pomadka wykręcana. A kolejna nowość to jest błyszczyk do ust Soft Nude i tutaj również chyba mam wszystkie dostępne odcienie. Mat Lip Gloss, cena 25 zł. Delikatna formuła nadaje intensywny, matowy kolor ust, doskonałe krycie i długotrwały efekt. Na początku jak robiłam swatche i nie czytałam jeszcze nic na temat tego produktu, to myślałam, że to jest taka matowa pomadka, a nie błyszczyk, więc krycie jest tu niesamowite. No, i teraz tak na ustach mam um, oczywiście konturówkę Pierlenelly Patic 07 i chciałabym nałożyć e, odcień numer 46 Hope, e, tej pomadki w e, styku, styku y, w sztucie, bo ona ma najjaśniejszy odcień. Bardzo ładnie pachnie, i to jest najjaśniejszy odcień ze wszystkich. Hope. Na mój gust y, przypuszczam, że doskonale wiecie, że chciałabym, żeby były tu jeszcze jaśniejsze e, odcienie w tej serii, ale naprawdę jest bardzo, bardzo miła na ustach. A tutaj z kolei w tych błyszczykach interesuje mnie odcień e, 66 Soul Nude. Lekki matowy błyszczyk, e, komfortowa, kryjąca formuła, Aplikujcie niutką warstwę. Dalej nie mój kolor, niestety, ale prezentuje się ładnie. No i dobra, postaram się jeszcze jakoś y, zaraz fixerem tutaj jakoś nawilżyć tą twarz, bo no strasznie sucho wyglądam i przechodzimy do podsumowania. Jak to zwykle ma miejsce, zacznie bo oczywiście mm, od końca. I powiem Wam, że y, przed chwilą właśnie odcisnęłam sobie jeszcze ten błyszczyk, mm, chusteczkę, i została mi na ustach taka matowa warstwa. Więc no właśnie na początku jak przeczytałam lekki matowy błyszczyk, mówię, no ja, hmm, ciekawe. Teraz chwyciłam przez pomyłkę, ale niech będzie. Chwyciłam odcień 61 Perfect Nude. Na razie to, co mogę um, jedyne zarzucić. Um, tym produktom do ust, to to, że po prostu tutaj nie ma takich kolorów, jakie ja bym chciała, ale to są tylko preferencje osobiste. Powiem Wam, że bardzo podoba mi się to, co w tej chwili dzieje się z moimi ustami po tych błyszczykach, bo po odciśnięciu ja nadal czuję, że mam usta nawilżone, ale są one matowe i. No, ten odcień nawet, ten 61 Perfect Nude, spoko. 66 są so nude, to jest spoko. Bo te produkty będę jeszcze sięgać, będę je testować. I właśnie moje takie typowe kolory może mogłyby być ciut jaśniejsze, ale są blisko. To jest 61 i 66. Z kolei nie jestem ogromną fanką, znowu, to są tylko moje preferencje osobiste. Nie jestem ogromną fanką pomadek wykręcanych, które. Mm, są takie nawilżające i dają efekt um, takiego delikatnego połysku. I wiecie co? Teraz zobaczcie. To jest hit. Wracając do błyszczyka matowego, Po odciśnięciu on totalnie zastyk, mamy pełne krycie i mam matową pomadkę. I uwaga, wchodzę jeszcze na opis tego produktu do ust. Wielofunkcyjny kosmetyk, który można również stosować jako liner, kolorową bazę pod lub samodzielny, batowy cień wpłynie. Doskonale uzupełni a sprawiając, że usta stają się zachwycające i złysłowe. Kurde, im dłużej mam ten produkt na ustach, tym bardziej on mi się podoba. I już nawet ten kolor mi tak nie przeszkadza, że nie jest tak super jasny, jak ja bym tego chciała. Naprawdę podoba mi się to na ustach. Okej, okay, to jest zdecydowanie hitem dzisiejszego odcinka, i mam nadzieję, że rozbuduje Han w przyszłości tą serię o jaśniejsze nude odcienie. Wow, naprawdę, naprawdę mi się to podoba. Wracając właśnie do tych pomadek w sztyfcie, nie jestem fanką pomadek w sztyfcie, które są nawilżające. Jeżeli ma być dla mnie pomadka w sztyfcie, to najlepiej, żeby była matowa, ale to są moje prywatne, osobiste preferencje. Wiem, że wiele osób właśnie w drugą stronę idzie, że nie lubi matowych produktów, a lubi produkty nawilżające i kremowe. Więc przypuszczam, że wielbiciele takich formuł z pewnością jakiś kolor sobie wybiorą z tych pomadek. Tym bardziej, że dawno tego nie było, to nie jest nowy, innowacyjny pomysł, ale dawno tego nie było, żeby w pomadce było lustereczko. A jednak jeżeli zabraknie lusterka w torebce, to lepiej mieć jakiekolwiek malutkie do poprawy ust, niż żadne, więc bardzo, bardzo fajna pomadka. I teraz przy okazji, jeżeli jesteśmy w temacie ust z HAN, błyszczyki powiększające robią robotę. Powiększają, zmiękczają usta, mam wrażenie, że bardzo ładnie je również nawilżyły przed pomadką, bo ta pomadka na ustach, ten błyszczyk na ustach, bardzo ładnie się prezentuje. Jedyne co, no to zwróćcie uwagę, czy wolicie wersję chłodzącą, czy wolicie wersję rozgrzewającą? Ja osobiście wolę błyszczyki, które chłodzą niż te, które e, tak e, szczypią paląco w usta. To nie było nic złego, ale jednak czułam, że ta papryczka, tak, jest papryczka, e, chili witamina E olej żożoba wygładza. Bardzo, bardzo fajne błyszczyki, one z pewnością będą dalej w użyciu, tylko tyle, że zwróćcie w sklepie na to uwagę, te dwa jaśniejsze są chłodzące, a ten różowiutki jest pieczący. Paleta do oczu Maximo Spring Flowers. No powiem Wam, że jest no naprawdę nieźle. Paleta jakościowo świetna i w sobie nie spodziewałam się, że tutaj będzie coś złego z tą paletą, ponieważ y, każda paleta Maxmo ma naprawdę świetną jakość, świetne cienie, bardzo przyjemnie się z nią pracuje, więc y, tutaj nie jest inaczej. Tak samo bardzo dobrze się tą paletą pracuje. Jedyne co to moim zdaniem jest to paleta uzupełniająca Waszą kolekcję. Palet, bo tutaj naprawdę bardzo ciężko jest zrobić dzienny makijaż. Da się, oczywiście, że się da. Mamy tutaj jasne cienie. Możemy tą paletą zrobić delikatny, pastelowy, e, błyszczący makijaż. Właśnie, dopóki pamiętam później, na wierzch tutaj na to oko nałożyłam jeszcze ten cień e, lili. Więc dlatego tu się wydaje być trochę jaśniej. Tak czy inaczej, paleta świetnej jakości, ale moim zdaniem jako paleta uzupełniającej. Jeżeli macie dużo neutralnych palet, a ma Mało kolorów, brakuje wam właśnie takich odjazdowych odciegi, to przypuszczam, że ta paleta jest dla was. Moje serce przede wszystkim skradły te dwa cienie, czyli Dahlia oraz Red Rose. No, przecudowne, przepiękne, i takie cienie również świetnie się prezentują jako akcent w neutralnym makijażu, więc nie trzeba robić takiego zwariowanego, niebalże krwistego oka. Moim zdaniem sama w sobie ta paleta jest mało użytkowa na co dzień, ale jest bardzo, bardzo fajnym uzupełnieniem, więc jeżeli to zestawienie Wam się podoba, to jakościowo oczywiście, że polecam. No i zostały nam jeszcze dwa produkty z HEAN, paletki do twarzy oraz puder pod oczy. Paletki do twarzy najbardziej podoba mi się w nich brąz. Z kolei y, róże, jak i rozświetlacze są również spoko, Są bardzo dobrej jakości. Y, jak robiłam słocze, to bardzo przyjemnie te produkty się y, rozprowadzały. Tylko tyle, że są to produkty dosyć ciemne. Więc jeżeli macie y, karnację na y, podobnym poziomie y, bladości do mojej, bądź macie jeszcze jaśniejszą karnację, no to te palety raczej Wam się nie sprawdzą. Co prawda, brązery są świetne, ale no trochę się mija z celem mieć trójeczkę, a używać tylko jednego produktu, więc ja te paletki sobie odłożę, jeżeli ewentualnie kiedyś tam będę opalona. To wtedy z pewnością one będą bardzo ładnie prezentować się na opalonej karnacji. W tej chwili raczej nie za bardzo. No i jeszcze został mi do omówienia ten puder pod oczy z Han. I teraz tak, nadal mam mieszane uczucia co do Koloru, bo ogólnie sam puder w środku jest dokładnie moim zdaniem, w moim odczuciu, dokładnie taki sam jak Han Satin Secret, czyli cudownie rozprowadza się pod oczami, jest bardzo delikatny, drobno zwielony, logicznie się że jest ekstra. Jedyle co to? Mam tutaj właśnie takie mieszane. Odczucia co do tego różu. To że bogardłowie boli. Ja się czuję najlepiej, jeżeli mam właśnie jasny puder pod oczami, albo transparentny, albo niemalże biały, rozjaśniający, rozświetlający dosyć mocno tą okolicę pod oczami. A ten róż, no teraz już na sam koniec się zneutralizował, ale na samym początku. Y Trochę, trochę się go przestraszyłam, i mm, ja też może nie jestem zbyt idealną osobą do przetestowania takiego odcienia, bo ja nie mam dużych problemów. Yy, pod oczami, ale to nie oznacza, że ten puder jest zły, a raczej przeciwnie, on może być naprawdę bardzo, bardzo dobry, jeżeli macie dosyć mocne zasilenia pod oczami i ciężko wam je zakryć. Tylko po prostu u mnie nie zrobił takiego efektu wow, jak zrobiły poprzednie pudry z Heian, właśnie pod oczy. No i proszę Państwa, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Na samym początku końca poproszę o kciuka do góry, dlatego tam, em, Gagatka, który przesiedział z nami cały pełny odcinek. Trochę się zrehabilitował za poprzedni film, w którym go nie było. Tak, chyba w poprzednim filmie go nie było. Tak czy inaczej, czekamy na Wasze komentarze, czekam na Wasze opinie na temat tych nowości. Co Was najbardziej zainteresowało, zaciekawiło w tym filmie, a które z tych nowości może już są w Waszych rękach i możecie z innymi oglądającymi oraz ze mną podzielić się swoimi przemyśleniami oraz opiniami na temat tych produktów i czas na ogłoszenia parafialne. Jak zwykle przypominam, że warto jest być na bieżąco z nami na naszym, moim Instagramie oraz zachęcam oczywiście do subskrybowania i wciśnięcia dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia, kiedy Kitulsowa razem z Kotem w tle pojawią się znowu na YouTube. I w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że już niebawem widzimy się w naszym kolejnym filmie. Więc do następnego i na razie.